Pytania do kandydatów na prezydenta. Jak ocenia pan fakt, że mniejszość żydowska nie ma swojej politycznej reprezentacji w Polsce? Nie jest to kwestia od razu partii politycznych. Nie ma tak naprawdę takich osób w polityce. Drugie pytanie. Antysemityzm polski. Czy pańskim zdaniem zwalczanie antysemityzmu w Polsce przebiega prawidłowo i czy uważa pan, że szkolnictwo powinno zostać włączone w efektywną edukację o wspólnej polsko-żydowskiej historii? Programy nauczania o antysemityzmie przygotowane przez fachowców są rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale ta edukacja tak naprawdę w ogóle się nie odbywa. I czy to jest problem prezydenta RP, czy też jakichś innych gremiów? Pytanie na temat reprywatyzacji mienia żydowskiego. Jaką ma pan opinię na temat braku ustawy i całej tej sytuacji? Jeśli mówimy o wspólnym dziedzictwie, to kolejne pytanie polsko-żydowskie. W jaki sposób należy o nie dbać? Czy państwowy mecenat mógłby wesprzeć starania o renowację zrujnowanych synagog, a może także kirkutów i innych? I innych nieruchomości, które się jakimś cudem ostały jeszcze po wojnie. Żeby ciężar tych wydatków niezbędnych do odbudowy czy też do renowacji spoczywał nie tylko na ubogich gminach żydowskich, ale także w jakiejś mierze na państwie. Kolejne pytanie. Czy prezydent powoła Radę Prezydencką do spraw dialogu polsko-żydowskiego i czy miałby pan teraz jakichś konkretnych kandydatów? W ostatnich latach rocznie spływa, kolejne pytanie, około 20 tysięcy wniosków o przywrócenie obywatelstwa polskiego. Żydowska diaspora z obywatelstwem polskim to są setki tysięcy ludzi, zarówno w Europie Zachodniej, jak i w Izraelu. Czy zatem uważa pan, że politycy polscy mają świadomość tej liczby i tego, że są to obywatele polscy z polskim paszportem i z prawem głosu w wyborach? I ostatnie pytanie. Jakie pańskim zdaniem powinno być stanowisko Polski wobec idei przystąpienia Izraela do Unii Europejskiej? Pytanie pomocnicze. Kiedy w ramach rewanżu Polska planuje rok Izraela, bo rok Polski w Izraelu już był wiele lat temu?